Yo, siemano, z tej strony Maciek, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Mordeczki. Wbiłem sobie tutaj na Bobowice, dzisiaj jest dosyć późno, bo specjalnie wybrałem taką godzinę, żeby wbić na serwer. Patrzcie, słuchajcie, nie ma Bobo i to jest dokładnie to, o co mi chodziło, bo dzisiaj będziemy walczyli w słusznej i dobrej sprawie, czyli po prostu w sprawie milionowic, żeby te milionowice wygrały w wojnie z Bobowicami. A co my takiego będziemy robić, ziomki? Dzisiaj będziemy sabotowali Bobo po raz kolejny, ale dzisiaj od środka, ponieważ jak wiecie, pewnie powinniście to wiedzieć, on mi wczoraj pokazał swój tajny generator OPSA, który się znajduje, o, dokładnie w tamtym miejscu. No i fajnie, słuchajcie, niby generator OPSA, Boba ma dużo OPSA, ale jeżeli oglądacie ten odcinek, to dobrze wiecie, ile on ma tam obsydianu. To jest normalnie niezliczona ilość, do tego on ma tam lawę, do tego on ma tam diamenty, kilofy, bikony, wszystko, 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 więc pomyślałem, nie no, słuchajcie, troszkę te jego zapasy należy uszczuplić, musimy mu troszkę podkraść, do tego jest Elviso na serwerze, którego wczoraj ostatnio tutaj zamknąłem, troszkę niemiło go potraktowałem, ale ja go dzisiaj przeproszę, wytłumaczę mu, o co chodziło, bo to się, słuchajcie, sprawdziło. Chciałem wtedy, żeby Bobo po prostu mi zaufał i to się, słuchajcie, udało, więc wyszło dobrze. Tam jest Elviso, będę zaraz musiał do niego lecieć, ale oglądajcie do końca, bo dzisiaj kradniemy itemy Bobo z jego tajnej bazy. Ja mu wymyślę coś, słuchajcie, jeżeli on to zauważy. Czy na przykład, że chłopaki to odkryli i ukradli, albo że ja tego potrzebowałem do rozbudowy muru, albo do obrony przed chłopakami. To się, słuchajcie, zrobi, ale wy oglądajcie do końca i subskrybujcie ten kanał, bo wojna się z Bobo zbliża bardzo, bardzo szybko, więc jeżeli nie chcecie jej przegapić, to co? Chyba coś, słuchajcie, tutaj wybuchnie. Wow, wybuchnąłem coś! O kurde, dobra, słuchajcie, nie ma. Nie, nie, powiem, że to Elviso. Powiem, że to Elviso. Co ty, gościu? Elviso, co? Co ty robisz? Co to jest? Co to jest? Elviso, poczekaj. Nie, Elviso, idę do ciebie. Uważaj. Nie masz wstępu do zdrajcy. Elviso, uważaj, idę do ciebie. Musimy porozmawiać, stary. Ja nikogo nie zdradziłem. Elviso. Elviso, jestem nieuzbrojony, stary, ja nikogo, stary, nie zdradziłem, to była specjalna gra po to, żeby Bobo zauważył, że ja naprawdę jestem po jego stronie, a tak naprawdę to ja tylko to fejkowałem, ja to uszukiwałem, stary, ja jestem po waszej stronie. No, jesteśmy stare mordy, także wy, mordeczki, pamiętajcie, że cały czas trwa wojna na suby między Elviso i Bobo, wbijajcie do Elvisa, bo Elviso to dobra morda, a nie jakiś Bob w stylu z Bobowic i zostawcie mu suba, a my teraz, mordo, jesteś mi potrzebny, dzisiaj bardzo ważna misja. Stary, zobacz to. Stary, zobacz, co? Stary, to. Patrz, co? Tam. No właśnie, patrz, widziałem tam. I ja jestem przerażony. What? What? Stary, mi laguje całą grę, jak ty to puszczasz. Ja, ale co to jest w ogóle? Przecież to jest chore jakieś. No wiem. Kto to wymyślił, stary? Ja, bra. Jesteście porąbani, aczkolwiek to jest... A, no, powiem ci tak. Dziękuję. To jest genialne. To jest genialne. Na miejscu Bobo. Czy Bobo już to widział? Widział. O kurde, ale chciałem zobaczyć jego minę, jakby to po raz pierwszy zobaczył. Dobra, stary. Ale nie, nieważne, stary. Musimy zrobić coś. Stary, okay. Musimy coś zrobić. Czy ty byłeś w tajnym generatorze obsydianu Bobo? Wiesz, gdzie to jest? Tam z tymi spawnerami. Tak, tak, dokładnie to miejsce, stary. To musimy tam, stary, lecieć, bo mi to Bobo pokazał i musimy, stary, ukraść itemy. Okej, stary, tam jest, no, tam jest tyle itemów, tam jest tyle obsydianu w ogóle. Czemu ja tutaj coś wybuchnąłem? Kto to zrobił? Pułapka na Bobo. Aha, stary, no to zadziałało też pułapka na mnie. Stary, musimy się tam przedostać i musimy szybko, stary, ogarnąć. Ja cię tam zaprowadzę, jeżeli nie pamiętasz drogi. I musimy, stary, zabrać itemy. Wybudujemy tutaj jakiś magazyn. O, nawet tam, stary, jest chyba jakieś dobre miejsce. Chyba, że tam coś jest. Tam wybudujemy magazyn i schowamy tam przedmioty, bo Bobo ma za dużo przedmiotów, żebyśmy wygrali wojnę. Także, stary, za mną. Za mną leci. Lecimy, kamracie! Fajnie, co, co mordo? Może być taki, nie no, przejdźmy już tutaj, przejdźmy i powiem ci, że może być taki malutki problem. Jaki problem ich może być? Chodź za mną, chodź za mną. O czym ty, stary, mówisz? Poczekaj. A gdzie idziemy? A gdzie idziemy? No, idziemy właśnie do tego obsydianowego generatora, stary. To uważaj po siebie, chodź po Boga, okej? Wow, po poczekaj, stary, ale nie, bo to jest bezpiecznie, czy nie? Za mną, za mną. Aaa, słuchajcie, co tu się, kto to zrobił? Jaberk. Aha. Ale ci to byłem tylko ja, żeby nie było. Aha, okej, okay, to, okej, okay, dobra, ale poczekaj, bo to jest stary. What? Spokojnie, chodź za mną. Spokojnie. Stary, tutaj idziemy, tu jest to przejście. Tak? Można tu przejść bezpiecznie? Tak, tu można. Okej, dobra, to stary, wbijamy się tutaj, tylko zamknij ten właz. Okej. Schodzimy teraz na dół, bo tutaj są tory, które prowadzą do właśnie tego obsydianowego czegoś. Woo, boom! Okej. Przejmujemy YouTube. O, przejmujemy, także stary, jedziemy, jedziemy. Ty jedziesz pierwszy, proszę mnie nie uderzać, bo się zaraz zatrzymam się, zamknij mordę, nam się, co? Co? No. No lecimy, lecimy. Aha, on nie chciał nic powiedzieć, po prostu jest taką pałą. No ja wiedziałem, że jest Elvis. Z daleka, da nikogo nie cieka. Konduktorze łaskawy, byle nie! Co tu się stało? What? Stary! Tu jesteś. What? Ej, jestem. Stary, blok. Patrz, co się stało?
Elviso, wywaliło mnie pod blok, tak miałem baga. Ale to jest przez ciebie, przez twoją pałowatość. Stary, dobra, gdzie jest to? Szybko, stary, nie ma czasu. Wow! Atakuje nas! Atakuje nas! Nie ma go. Pal gumę, musisz. Stary, kolejny, uważaj, uważaj, żeby nie wybuchło creeper. Stary, żeby nie wybuchł creeper. Dobrze, haha, padł lamusek. I teraz tak, stary, musimy na pewno, stary, zabrać, ja mam akurat mało rzeczy, wiesz co, powinienem... To TNT! Tak, stary, patrz, dobra. Tego nie widziałem. Ja bym, stary, zabrał, wiesz co, może TNT bym nie zabierał, bo one i tak służą tylko do spawnera. W ogóle, stary, ogarniałeś to? Wiesz, stary, jak to epicko działa? Patrz. Patrz teraz. To ty gadasz? No, to jest świetne. To jest totalnie świetne, no. To jest epickie, dobra, stary, lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Bo najważniejsze, stary, jeszcze nas czeka. Musimy zgarnąć dużo itemów i potem zrobić, jak to się nazywa, magazyn. Musimy się śpieszyć do tego. Mordo, czy ty znasz generalnie tutaj... Wow, atakuje nas! Atakuje nas! Dobra, stary, czy ty wiesz, co tutaj jest wszędzie? Tak mniej więcej. Nie, ale byłem w tym żółtym. O kurde, nie, dobra, stary, to tak, zaczynamy od tego. Tu widzisz te strzały? A tu widziałem akurat. Stary, zabieraj te strzały. Stary, zabieraj te strzały, to jest w ogóle niepojęte. Ja tutaj, stary, zgarniam opsa, wywalę jakieś śmieci, wiesz? Ja stąd wywalam jakieś śmieci. Bo ja akurat sobie nie wyczyściłem ekwipunku, co jest akurat troszkę przypałowe z mojej strony. Ale zgarniam, stary, opsa. Tutaj, tak? Co mówisz? Będziemy teraz tej pojtemki tak, tak, musimy, okay, stary. Zgarnąłem, stary, opsa, to też mogę wywalić, spoko. Dobra, stary, ja zgarniam tego opsa ile się da, bo nam też się przyda, nie? Tak, bardzo. Okej, okay. Generalnie to, stary, patrz, jeszcze chodź za mną. Chodź za mną, bo tutaj jest lawa, ale... Wow. Jej jest sporo, ale to nie jest wszystko, stary, jeżeli chodzi o lawę. Jezu! Wow, to atakują nas! Poczekaj, stary, patrz, jak się tutaj zejdzie, to tutaj masz jeszcze więcej lawy. Tu byłem, stary, to jest chore. To jest chore. Ja mam tyle itemów. I ja bym, stary, troszkę tej lawy podebrał mu, nie? Jest, stary, to może tutaj jakieś wyjście zrobimy, tak? Tutaj, żeby było jakieś wyjście, żeby było szybciej. Wyjście, dobra, dobra, stary, możemy tak zrobić, rzeczywiście. Tylko potem trzeba będzie je zakopać, pamiętaj o tym. Tak, a czy ty masz jakiekolwiek bloki, żeby wybudować tam jakiś mini magazyn? Pewnie, ja mam wszystko. Dobrze, dobry, stary, w ogóle ja się cieszę, że ty nie jesteś na mnie zły, bo ja myślałem, że ty będziesz teraz, wiesz, naprawdę myślał, że zdradziłem. Było mi ciebie żal, ale jak wspomniałeś o tym, że mam wojnę sobie z głową, to było mi już wiele lepiej, no. Także mordeczki, wiecie, no, Elvisa chyba wygra tę wojnę, no sorry, baba. Miejmy nadzieję. Ale zawsze w milionowicach było lepiej niż baba. No właśnie, tak, słuchajcie, mega ważna informacja, teraz do każdego widza. W tym momencie, niech każdy wbije na Maciuch Plus oraz subuje kanał Maciuch Plus, musicie wbić, no tak, mordy, bo żeby nam pomóc w wojnie z Bobo, konieczne jest wbicie na Maciuch Plus, zostawienie tam suba. No i na Maciuch Minecraft, który oglądacie teraz, też musicie zostawić suba, inaczej nie wygramy wojny. Także bierzcie się do roboty, nasza armio przeciwko Bobo. Dobra, stary, bo to wyjście jakieś takie mało estetyczne, troszkę skomplikowane, stary. No ale my byliśmy przy bedroku, tam okay, był sam bedrok. What? Gdzie my jesteśmy? Ej, no, bo mnie zabudowałeś, lamusie. Ej, się wcale nie zgubiłem, żeby nie było. Stary, totalnie jesteśmy zgubieni. Nieprawda. Jesteśmy na maksa zgubieni, zaraz wyjdziemy, wiesz, pod murem jeszcze. Zaraz Bobo wbije na serwer i mamy przypał, wariacie. Oby nie, wyjątkowo nie ma. Stary, dawaj, widzisz, jakbyśmy jechali torami, to by była chyba szybciej. Właśnie na pewno ci... O, wow, okej, okay, udało się w końcu. Ziemia. Elviso, brawo, dokonałeś tego. What? Okej. Okay. What, stary, rozwal piasek, rozwalamy piasek. Tak. Pyk. Okej, okay, teraz można wypłynąć śmiało. Mamy stare wyjście, gdzie? W mieście? Gdzie jesteśmy? No, tak średnio bym powiedział. No, ale jest, no jest okej. Okay. Powiedzmy, stary, powiedzmy, że jest okej. Okay. Ja nie wiem, czy my to zaraz znajdziemy, bo musimy, stary, kilka takich kursów na pewno wykonać. Ja jeszcze będę zwiedzał te... całą tą bazę, żeby czegoś, słuchajcie, nie przegapić. Koniecznie. A Elviso będzie robił za kuriera i tyle, no. Elviso kurier. Przepraszam bardzo. Moja nazwa zawodu to jest listonosz, więc proszę mnie tutaj, wiesz, Elviso, ty nie jesteś mylić. Listonoszem od kiedy niby? Od pół roku, ale teraz nie praktykuję. A masz licencję na bycie listonoszem? Ale po co mi jest licencja? Stary, no stary, no to jest ważne, no jak jakieś ważną przesyłkę, jakiś gościu, list polecony. Ja byłem na kawce z prezydentem. Jakim prezydentem? Chyba milionowic. No jak byłoby. Dobra, stary, dawaj. Bo ty się tak, wiesz, ociągasz, stary, no. Ty tego dasz, no, na maksa się ociąga, stary, to jest ważna misja do zrobienia. Ty, ja chcę to odpalić, ja to, stary, odpalę. Patrz, stary, wyrzucam tutaj TNT, ja nie chcę mieć tego TNT. I teraz tak, wiesz, jak to się robi? To się łączy jakoś, stary. Pochodnia musi tu iść na środek, stary. Zobacz. Pochodnia na środek. Nieprawda. No to, dobra, i teraz to jak połączę, to będzie? Nie, stary, bo to musi mrygać, ty to kiedyś zrobisz. O! Proszę bardzo. I teraz mam połączyć? Do tego dobra, 3, 2, 1, go! Wow, rozwal to, stary! Szybko.
Jako ja, o kurde, jakie lagi wtedy były, ja walę. Dobra, stary, lecimy. Lecimy. Teraz sobie było, kto tam tego szkła nie było. Pyk, stary, lecimy, lecimy na maksa, stary. Ja mam tak opsa, stary, zostawię tutaj też dobra, nie no, lecę za tobą, tylko nie wiem, stary, jak ja mam lecieć za tobą. Na tę wieżę mam wbić? Tak, na wieżę, dobra, wbijamy się na wieżę. Elvisa zrobi nam jakiś ładny, jak to się mówi, no ładny magazyn po prostu. I odłożymy tej temki, polecimy, słuchajcie, dalej. Aczkolwiek wydaje mi się, że to... Co tu się stało, stary, niby? Tu chyba był Bobo. Wieży. Jak to był Bobo tutaj? Przecież to nie jest jego baza. No właśnie. Okej, okay, okej. Okay. Nice, dobra, stary, to dawaj tu tutaj jakieś. A skrzynie mamy w ogóle jakieś? Mam skrzynki by. Wow, Elviso, czemu ty masz skrzynię w ekwipunku? Ja mam stary wszystko no właśnie, strzały. Kto normalny ma stary ten, no wiesz, skrzynię w ekwipunku? Ja mam nawet. Stary, słuchaj tego. Co jest stary? Ja mam stary wehikuł, drewnianą motykę na Fortnite 5. Co? Ta? Nie, ja nie chcę nawet tego widzieć. Nawet mi tego nie pokaż, ale nawet mi nie próbuj mi tego pokazać. Nie, ja tego nie chcę tak widzieć. Dobra, stary, dawaj, dawaj, skrzynki dobra, tylko postaw, bo lecimy, naprawdę tutaj mało czasu jest. Bobo sam mówił, że on zawsze w nocy gra, on mi stary o tym opowiadał. On mi mówił, że ma taki plan, że on jak cały czas gra, jak tylko ktoś wbija, to on od razu wychodzi. On mi to tak stary mówił, naprawdę. Żeby się wydawało, że on nie gra, plus dobra, żeby stary. Po prostu nie zdradzać. Dobra, stary. Tego jest. Patrz, stary, wrzucaj tam opsa, a lawę wrzucimy gdzie indziej, strzały też, stary, gdzie indziej. Patrz, tutaj strzały wrzuciłem, a tutaj wrzucam lawę na póki co, okej? Okay? Dobra, stary, spoko. Gitara się ma, teraz tak, trzeba stąd zwiewać i lecimy, lecimy szybko tam na dół, bo ja muszę zbadać dokładnie całą tę właśnie bazę, bo ja... Ty, no coś tutaj się stało bardzo złego. Macio! Z tą wieżą. Ty, no co ty, stary, tutaj zrobiłeś z tą wieżą? Bobo tu był, to nie ale przed chwilą jakoś udało nam się wejść, no i ja walę. Słuchajcie, no w ogóle pracować się tutaj nie da, ta baza jest taka nieogarnięta. No cóż, tak działa wolny rynek. Co wolny rynek? No co, stary, ja ci płacę, a ty nie robisz dobrze tego. Czyli chcesz się bić, tak? Może mi się bić, stary. Ale poczekaj, nie, weź zachowaj siły na Bobo. Postrzymaj mi kawę. Elviso, jaką kawę? Słuchajcie, on naprawdę, on jest jakiś dziwny, słuchajcie. Elviso, to jest jakaś pała straszna. Elviso, pała! Elviso, no chodź tu, bo ty się tak ociągasz. Czyli mi ubliżasz, tak? Ej, mi się wydaje, że Elviso może być po stronie Bobo, słuchajcie. No on lepiej płaci jednak. To jest możliwe, że serio, on jest po prostu po stronie Bobo, bo on się tak ociąga, że masakra jakaś. Dobra, ja zdejmuję budki, musimy, stary, płynąć. Okej. Okay. Tylko gdzie jest to teraz wejście? Tam. Gdzieś tutaj, stary. Za mną, panie prezydencie, maciochu. Ty jesteś lamusem. Elo. Ale mu powiedziałem, słuchajcie, ale mu powiedziałem, dobrze, teraz, stary, trzeba tu wpłynąć. Okej, jeszcze tutaj niżej i teraz tak schodzimy sobie, ej, płynę! Ale Maciuk to pływak, słuchajcie. Okej, okay. A stary, teraz tak, trzeba to rozwalić. I płyniemy dalej. Płyniemy, dobra, stary, teraz tędy. Okej, bo wiesz co, generalnie pod górę może nam być ciężko, stary, iść, bo woda jest słaba. O nie, a ja nie mogę płynąć, stary, akurat. Okej, płynę za Elvisem. Stary, więcej tych itemów, więcej, tyle po prostu, ile nam się uda. Ale nie podoba... What?! Stary, jakiś co tu się stało? Stary, zgarniaj lawę, ja idę po obsydian. Dobra. Okej, mordeczki, zobaczymy tutaj, czy coś tutaj mamy. Wiem, że Bobo miał gdzieś kilofy na efficiency 5. Muszę je znaleźć, bo one będą mega, mega przydatne, słuchajcie. Nie dość, że mu wtedy zabierzemy diaksy jakby, to jeszcze mu, słuchajcie, zabierzemy... Chyba tutaj to było. Tak! Tak, dobra, słuchajcie, efficiency 5, zabieram wszystkie na efficiency 5, bo to mu zabiera tak jakby level, zabiera mu level, kopanie opsa, no i same diamenty, słuchajcie, to mu zabiera wszystko, wiecie co, te kilofy też mu wezmę tak naprawdę, słuchajcie, diamenty też, słuchajcie, wezmę, okejos, i gitara się ma, dobra, ja już mam niestety, ale cały zapełniony ekwipunek. Ty, Elviso, wariacie! Cześć, chcę ciebie słuchać, co, kim jesteś? Przedstaw się mi. Co? Elviso! Idziemy. Elviso? Elviso? Ja z nim nie rozmawiałem. Elviso, wiesz, że to jest wróg nasz? Ale Elvira jest bardzo sympatyczna. Elviso, wiesz, że ty gadasz z wrogiem naszym? Ale Elvira jest bardzo sympatyczna. Nie. No, nie. Tak nie może być, stary. Nie. Stary, to jest wróg! Z wrogiem nie możesz się przyjaźnić, elo! Nie, Elvira. Stary, ale Bobo ją tutaj sprowadził tylko po to, żeby ciebie przeciągnąć. To ty gadasz? Tak, oczywiście, że tak. Kubaniec, nie, zniszczył. Stary, wiesz co, przydałoby nam się shulker boxy mieć, to by było lepsze rozwiązanie, ale tak nie naprawdę. Mam razem, no ja też niestety nie mam, wiesz, tak się składa, że akurat dzisiaj nie wziąłem. Shulker boxa. Taki pech, stary. Ej, stary, ja chcę płynąć. O nie, nie mogę płynąć. Okej, okej, opłynę, tylko że stary wolno się tutaj płynie jakoś, stary, naprawdę. Nie jest źle. Fatalne jest to wyjście, które zrobiłeś, bardzo mi się nie podoba. Ważne, że jest. No, ważne, że jest, nie no, fantastycznie, słuchajcie, no lepsze takie niż żadne, ale serio, Elviso to jest pała i tyle. Dobra, stary, patrz jak płynę ładnie. Maciuch płynie, elo. Dobrze, to działa. Dobra, na górę lecimy.
Jednak to wyjście jest bardzo dobre. O nie, teraz będzie problem, słuchajcie. No jest świetne. Teraz jaki problem? Bo ja już nie płynę, ja już stary nie płynę. O, o, dobra, lecimy dalej za Elviskiem, za Elviskiem. Macio. Ej, stary, ale wyobraź sobie Bobo, który wbija tutaj i nagle patrzy. What? Nie ma opsa. Stary, co ty zrobiłeś tutaj? Pranka na nim. Jak to? Bo jak on tutaj wbije i zobaczy skrzynki, to ja otworzę, to nic nie ma. Aha, okej. Prank z jestem. Rozumiem, dobrze, słuchajcie, ale ty, stary, pomyśl sobie w ten sposób, że Bobo wbija sobie tutaj i nagle patrzy, kurde, gdzie są moje kilofy, gdzie są moje te, stary, my mu wciśniemy, że nie wiem, że ktoś dobre, się ukradł. No. Ej, stary, opowiem ja mu stary, ci genialny żart. Dawaj żart, no. O wojnie. O wojnie. Przychodzi Bobo do sklepu z bronią. Aha. I pani kasierka się go pyta, dzień dobry, a czego pan potrzebuje? A Bobo odpowiada, Bobo w sklepie z bronią. Pieluszek! Pieluszek! Ale to... Wow! Co tu się stało? Elviso! Ale to pieluszki był... Słuchajcie, to był fatalny żart. Sorry, ja nie wiem, czy ludzie będą chcieli zostawić ci suba, jak ty takie żarty opowiadasz. Ale on jest śmieszny, serio. Ja bym się zastanowił, no ale jak pieluszek? Przecież to nie ma sensu, stary. Bo Bobo jest bobasem. No wiem, że jest bobasem, no. No ale skąd miałyby być pieluszki w sklepie z bronią? No o to chodzi, że nie ma i to jest śmieszne. No nie no, słuchajcie, Elviso to jest taka pała, ktoś że ja nie wiem, że w to. Nie w komentarzu. No nie no, słuchajcie, ja się nie zaśmiałem, ja nie pozdrawiam Elvisa serdecznie. Dobra, mordo, jak ja mam tutaj niby wbić? O, gitara okay. Siema, okej, okay, teraz tak lecimy, Elvina. Stary. Tędy, zobaczmy ile już mu, stary, zabraliśmy, to jest masakra, patrz, musisz to zobaczyć, stary. Pyk. Pyk, 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 pyk. Co ty gadasz, pyk, 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 pyk. Stary, patrz tutaj, patrz na tę skrzynkę, co ja jestem. To ty gadasz, nie! Czekaj, nice! Tu jest lawa. Patrz to. No dobra, pokaż, pokaż. Ej, tu, nie no, poczekaj, dobra, to ja wezmę te dwie lawy, przełożę je tutaj i wezmę teraz kości. Nice, stary, no nie no, naprawdę. Słuchajcie, pomyślcie teraz w ten sposób, że Bobo jest biedniejszy o te wszystkie przedmioty, ale z kolei my jesteśmy o nie bogatsi, wiadomo, słuchajcie, tylko teraz ja będę musiał się naprawdę postarać, żeby wymyślić jakąś wymówkę. Wiesz, o co chodzi, stary? Tak, jasne. Bobo może mnie naprawdę podejrzewać, ale nawet jeżeli by się teraz skumał, stary, ja lecę jeszcze raz, musimy, stary, jeszcze mu więcej okay, zadać. Lecimy. Nawet jeżeli by się skumał, to słuchajcie, i tak już dużo zrobiliśmy, że tak powiem, wiecie co mam na myśli po prostu, że już dużo udało nam się uzyskać, także stary, ja bym zrobił jeszcze jeden kursik i ja bym jeszcze go profilaktycznie... Rapsy! Ja bym go jeszcze profilaktycznie postrzelał. Elviso, ty się dobrze czujesz? Tak sobie, stary, właśnie śpiewam, wiesz? A Elviso, powiedz mi, ile godzin w tym momencie jesteś na serwerze? No to jest trochę, wiesz, takie, bo ja nie spałem długo, bo ja teraz jestem tutaj od jakichś, nie wiem, 20 no. godzin. 20? Ja nie spałem. 20, okej, okay, czyli jesteś 20 godzin na serwerze. No pilnuje Bobo, nie? Okej, okay, no bo dzięki temu, że ty jesteś na serwerze, to Bobo pewnie nie wbija. Tak. To jest dobra taktyka, ale stary, powiedz mi, a w czym jeszcze tylko grasz? Stary, no to jakby awczysz te 20 godzin, czy grasz też? No czasem pójdę coś zjeść. Aha, czasem pójdziesz do toalety, a tak to tyle. Tak, o kurde, słuchajcie, ja nie wiem, czy to jest dobre, także, no ja rozumiem, że są koronaferia, ale Elviso, nie myślałeś? Nie rób ci tak, nie polecam. Elviso, są koronaferia, nie myślałeś czasem o tym, żeby, nie wiem, wiesz... Nie no, nie wiem, na przykład spać, iść spać, stary, coś w tym stylu. Czasami się zdarza. Tak, ale to, że grasz i zasypiasz po prostu, niechcący. Tak. Stary, no nie, no to zjeść no, jest fatalne. Nie, wiesz, ja tym żartuję. Wow, dobra, stary, płynę. Jakoś mi się uda dopłynąć. Okej, okay, jestem na dole. Dobry, Maciok jest na dole, stary. Ty, ja pójdę po opsa. Czy poczekajcie, czy tutaj coś było opsa. Jeszcze? Bo zapomniałem, słuchajcie, czy to była kopalnia. Czy on coś tutaj. Dobra, to była kopalnia, z której on brał lawę. Dobra, rzeczywiście, stary. Bo ja tutaj byłem tylko raz tak naprawdę. Muszę coś sobie zjeść. Opsa. Stary, ty bierz opsa, to się musisz dobudować, stary. To się dobuduj. Nie, ale siedzę. Nie opsem, nie opsem! Pokaż, stary, sięgam opsa, sięgam opsa, stary ma cały jaki opsa. Aha, bo tu jest skrzynka, nie no, tak. To stary, ja wychodzę stąd. Okej, okay, tu jest ta skrzynia, dobra, czyli ty zabrałeś całego opsa, tutaj są jeszcze strzały. Spoczko, a tutaj co było, słuchajcie, bo ja tak, zapomniałem nawet, wiesz co, tu jest beacon, stary, patrz, ja mu zabiorę to. Bierzmy go. Patrz, tu jest beacon i 10 bloków diaksów. Bierzemy, to jest koniecznie. Naprawdę nieźle. To jest zbyt mocna broń. Tu jest lawa, słuchaj, stary, czy tutaj coś jeszcze było tajnego? Tu był tunel chyba. Nie, tu jest jakaś skrzynia. O kurde. Co tam jest? What? Zapasowy ops! Ja to biorę. Bierz. Ja to, stary, biorę. To jest jego zapasowy ops. Co jest za przejściem? To jest tam, gdzie byliśmy, mordo. Tutaj działały te pistony i to okay. Tam byliśmy. Tam byliśmy przed nią. Stary, bierz tego opsa. Mam sam ops. Okej, okay, ja mam, stary, zostały 3 bloki, ale to jest okej. Okay. Ej, naprawdę, dobra, nie wiem, czy też nie przekozaczyliśmy, bo teraz ale go... Ale obrobiliśmy. Ale wiesz co, nie wiem, czy za dużo mu nie zabraliśmy. Aczkolwiek prank, można to zobacz, ukryć w ten sposób, że wy po prostu to odkryliście, stary. Tak. Wiesz? Stary, słyszę, to jest prank fajny, zobacz. No ale co ty wyprawiasz?
Elviso, no, ty jesteś taką pałą, czy tylko udajesz? To jest ważny magazyn, byczku. Stary, jaki magazyn? Co ty w ogóle wymyślasz? Ej, a tego dobra. To w sumie nie było, ja tam idę zobaczyć to. Bo tego mordo nie, nie było. Jak tutaj byłem ostatnio, nie, tutaj nic nie ma. Pusto jest. Tu nic nie ma, stary, on co po prostu to zrobi, nie wiem. Być może po prostu, żeby mieć półkę, żeby robić obsydian z wysokości. Możliwe, no, możliwe. Dobra, stary, uciekamy. Uciekamy. Co, mordo? Zobacz, no tu jest niby tyle obsa, a do góry jest dirt. Nie, jakby nie wiem, co z tego. Nie, słuchajcie, poczucie humoru Elviso dzisiaj jakby, no nie szczytuje. Stary, musisz to zabudować teraz. Okay. Koniecznie, stary, musisz to zabudować, ja już płynę na górę. Mordeczki, no, poczucie humoru Elviso, no dzisiaj, tak jak mówiłem, nie jest w dobrej formie, jednakże nie na tym się skupiamy, słuchajcie. Najważniejsze jest to, że Elviso jest naszym żołnierzem i że nam pomaga w wojnie, słuchajcie, to jest kluczowe. Czołem! Czołem, kameracie, co słychać u ciebie, wariacie? Ej, ale zrymowałem! Maciuch to jest jednak ziomek, nie? Raper. Mordo, a ty byś zostawił słowa dla Maciucha? No ja już dubuję od kilku lat. No od kilku lat, zwłaszcza że kanał ma rok. No to naprawdę musi być dobrym widzem, stary. Ale ja byłem w duchu, wiesz? Ja byłem sama w duchu. Co mówisz? A, w duchu by. Nie no, słuchajcie, Elviso to już naprawdę, to jest taki gość. No, taki, słuchajcie, że piąteczka zbita, więc spoko. Stary, czy ty, tobie się wydaje, że my wygramy w ogóle wojnę, tak teraz wiesz? Tak się ciebie zapytam, bo tak naprawdę to nigdy nie gadaliśmy, mordo. Znaczy, no wiesz. Tobie się wydaje, że my mamy szansę z Bobo? Jest bardzo źle, nawet bardziej niż bardzo no, stary, źle. No jest naprawdę, bo Bobo tym po prostu, że gra tutaj 20 godzin na dobę nas niszczy. Bo Bobo nie jest jakimś, słuchajcie, koksem w czymkolwiek, no nie, słuchajcie, on ma po prostu mur, on po prostu kopie obsa, ta, wiecie o co chodzi, nie? Mam pomysł, jak on po prostu poświęca czas na to. No dawaj, mordo. Zanim ona się zacznie, to ja skończymy. A niby jak? Dam mu prezent, a wiesz jaki? No niby jaki? Pieluszki! Słuchajcie, jeżeli ktoś by chciał dołączyć do armii milionowic, to zapraszam, bo właśnie nam się zwolniło jedno miejsce. Elviso niestety jest niedysponowany. Elviso musiał opuścić naszą armię, więc słuchajcie, piszcie na dole, słuchajcie, stawcie suby. To ktoś, słuchajcie, dołączy do armii w takim razie, bo chyba Elviso, no po prostu się nie nadaje, stary. Marsz, raz, dwa, Elviso, trzy. Ty się nie nadajesz chyba do armii, wiesz? Hej! O, okej, dobra, nie no, słuchajcie, serio, no Elviso to jest taka pała, że ja nie wierzę w to. Okej, mordo. Czemu mnie obrażasz, co? No bo stary, ja tutaj, wiesz, poważna sprawa jest, mamy wojenkę, a ty, o naprawdę, jakąś manianę odwalasz totalnie. Ale dobra, najważniejsze jest to, że patrzcie, teraz, jakie my mamy, słuchajcie, rzeczy, no masakra, Bobo się po prostu patrz, to składa. Patrz, ja też mam, stary, patrz! Nice! Stary, dawaj do tej, stary, dawaj do tej teraz. Patrz, ładujemy. Okej, ja teraz tak, gdzie były diaksy, stary? Diaksy były tutaj, odkładam to i to. Teraz mogę sobie założyć buty, kości, stary, dam tutaj, gdzie były strzały. I tyle. Nie był teraz tyle. To. Pokaż. Skoczę stąd i przeżyję. Stary, jak to skoczysz stąd i przeżyjesz? Mam butki fajne. Pokaż, okej. A co? Zabrało mi jedno serce. What? A myślisz, że ja bym... A, bo ty bez zbrojki jakby, nice. Tak, nice. Nie, stary, ja nie skaczę, bo ja chcę iść postrzelać. Stary, ja chcę postrzelać. Dobra. Ja sobie idę postrzelać, także mordeczki, jeżeli wytrwaliście do tego momentu, to bardzo dobrze, ponieważ teraz najlepszy moment, słuchajcie, tylko że nie ma pochodni. Ale łopatka, słuchajcie, fajna. Nie ma pochodni, żeby ją uruchomić. Ty, Elviso Pało, gdzie ty jesteś? A ty potrzebujesz? Tutaj stoję. No, czerwoną pochodnię, tutaj nie ma stary pochodni, żeby to uruchomić. Biedny. Bo to jest, ja wiem jak się uruchamia, tylko że to jest po prostu, potrzebna jest czerwona pochodnia. Chcesz postrzelać, tak? Tak, stary, chcę postrzelać, także dawaj, wariacie, tutaj. Bo ktoś nie zrobił tutaj powinien być zapas czerwonych pochodni po prostu. Okej, okay, ja uruchamiam. Czekaj, stój, ja teraz pójdę i będziesz strzelał we mnie. Tak, mordy, jeżeli wytrwaliście do tego momentu, zostawcie suba, bo wojna się zbliża i tylko jeżeli zostawicie suba, to będziecie mogli zobaczyć Elvisa, który dostaje w papę. Także Elviso, jesteś gotowy? Tak jest. Dobrze, także odpalam, 3, 2, 1, go! What? Stary, skończyło się! Zużyliśmy wszystko! Dobra, stary, mamy się teraz w domku, więc spokój, to jest tak kulożerne, Maciek, że kuloogniożerne, słuchaj, to się pali! Powiem ci tak, po pierwsze, bo was palimy, a po drugie, tak go zlagujemy, że nic nie zrobi. Tak, stary, my go tak zagujemy, że on po prostu nie będzie mógł nic zrobić w pojedynkę mordy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał i Maciocha Plusa, do następnego, yo!